24 pytania. Rozmowa poranka. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik, pierwszym naszym gościem. Witam Pana Ministra. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy mamy już dane, właściwie czy Pan Minister dysponuje danymi, jak minęła noc na granicy polsko-białoruskiej? Tak, mam takie informacje, natomiast trzeba tutaj podkreślić jedną rzecz, że... Znaczy, może tak. Noc minęła podobnie jak poprzednia noc, czyli ten sam poziom jak gdyby parcia na granicę. Niemniej jednak chciałem tu podkreślić jeszcze inne elementy, które się pojawiły i które są nowe. Otóż mieliśmy problem z migrantami nie tylko na granicy białoruskiej, ale także w naszym ośrodku, w którym trzymamy osoby, które ubiegają się o pobyt stały w Polsce. To jest ośrodek Straży Granicznej w Lubuskim w miejscowości Wędrzyn na poligonie. Tam doszło do, no, trzeba to chyba nazwać po imieniu, buntu wczoraj. No, grupa ponad 100 migrantów rozpoczęła demolować budynki, w których mieszkają, wybijała szyby, wyrywała kraty, niszczyła sprzęty kwatermistrzowskie, stołki, posłania, łóżka, domagając się albo wolności, albo lepszych warunków, albo przejścia do Niemiec, albo deportacji do Iraku. Te postulaty były dosyć chaotyczne. Do tych 100 osób dołączyła reszta osób tam przybywających. Tam jest około 600 osób. No, doszło do sporego zamieszania. Został ranny jeden strażnik graniczny, uderzony stołkiem. Niemniej chciałem zapewnić, że Straż Graniczna razem z policją, która udzieliła jej pomocy, szybko zapanowały nad tą sytuacją. Najbardziej krewcy prowodyży zostali zatrzymani. Sytuacja została uspokojona. No, są oczywiście straty materialne spore. W tej chwili trwają postępowania, oględziny, żeby ocenić straty i przeprowadzić postępowania, które ukażą winę. Panie ministrze, w tej litanii, którą pan wymienił, zabrakło mi jednej rzeczy. Zabrakło tego, żeby jednak ten azyl w Polsce uzyskać. Bo albo chcą do Niemiec, albo chcą do miejsc swojego zamieszkania. No tak, natomiast żeby uzyskać azyl w Polsce, to przede wszystkim trzeba ustalić, czy ta osoba nie jest na przykład groźna dla Polski i Polaków. Chciałem przypomnieć, że w tym ośrodku w Wędrzynie przebywają mężczyźni w wieku 20-30 lat. To są osoby, które zazwyczaj trafiały do Polski bez paszportów. To są osoby, w których telefonach ujawniano mnóstwo niepokojących informacji na temat chociażby związków z terroryzmem albo innych przestępstw, które na tle seksualnym. To są osoby, które przede wszystkim musimy ustalić tożsamość. Większa część z nich to Kurdowie, czyli obywatele Iraku, ale ogromna część z nich duża część z nich to także są Syryjczycy, Jemeńczycy, Afgańczycy. My musimy pierw poustalać tożsamości tych osób. Te osoby znajdują się w ośrodku zamkniętym decyzją polskiego sądu. To trzeba podkreślić. To nie jest decyzja Straży Granicznej, ale decyzją sądu. Sądy uznały, że należy przeprowadzić postępowanie w taki sposób, że te osoby będą przebywały w ośrodkach zamkniętych. I rzeczywiście Polska udziela azylu uchodźcom, ale nie migrantom, którzy przybywają tutaj po to, żeby w Unii Europejskiej brać zasiłek. No i takie są zasady generalnie na całym świecie. Że udziela się azylu osobom, którym w krajach zamieszkania grozi niebezpieczeństwo, więzienie, wojna, prześladowania na te chociażby religijnym czy rasowym. A gdyby tak spełnić marzenia tych młodych ludzi, puścić ich jednak do Niemiec? Polska jest lojalnym członkiem Unii Europejskiej i prowadzi spójną politykę migracyjną. Natomiast zawsze, i jest to zasada w prawie międzynarodowym, odpowiedzialność za osobę, która trafia na dany obszar, bierze kraj, tak w przypadku Unii Europejskiej, bierze kraj, do którego jako pierwsza ta osoba trafiła. Czyli te osoby powinny być zaopiekowane przez Polskę albo wywiezione z powrotem do swojego kraju przez Polskę. Polska wzięła na siebie pewne zobowiązanie. Jeżeli ktoś trafia na Węgry albo do Hiszpanii, to Hiszpania musi jako pierwszy kraj Unii Europejskiej, do którego ta osoba trafiła, za niego jest odpowiedzialna. Teoretycznie, gdyby ta osoba na przykład uciekła z naszego ośrodka, trafiła do Niemiec, została tam zatrzymana,
to Niemcy mają prawo ją z powrotem dostarczyć na granicę polsko-niemiecką. Polska powinna się taką osobą zaopiekować. To nie jest takie proste, że tak jak mówią, no, różni ludzie w mediach społecznościowych otworzyć korytarz humanitarny i sobie przyjdą do Niemiec. No, przede wszystkim, no a, jesteśmy lojalnym członkiem Unii Europejskiej. Dwa, jeżeli postawią nogę na polskiej ziemi, to my jesteśmy za nich odpowiedzialni. No i trzy właściwie najważniejsze. Niemcy tych ludzi po prostu nie chcą. No ale, bo Niemcy wyciągnęli wnioski z kryzysu w 2015 roku. Ocenili zyski i straty i uznali, że jednak to, co się stało w 2015 roku, ta decyzja Angeli Merkel o otwarciu granicy dla uchodźców, no była błędem, jeśli nie mówić, potwornym błędem. Wiele zdarzeń w Unii Europejskiej, nie tylko w Niemczech, ale w całej Unii Europejskiej w okresie późniejszym, czyli od powiedzmy końca 2015 roku, to potwierdza. Chociażby zamachy terrorystyczne, chociażby ogromne problemy społeczne, które wybuchły, chociażby ciągłe zamieszki w okolicach kanału La Manche. No, chciałem podkreślić, że nie tak dawno zmroziła, parę dni temu zmroziła nas informacja o tym, że 27 migrantów, którzy na własną rękę próbowali przekroczyć kanał La Manche i z Francji dostać się do Wielkiej Brytanii, utopiła się. No to dużo więcej osób niż te osoby, które zginęły, próbując się przestać z Białorusi do Polski. No, no te sytuacje są na co dzień także w Europie Zachodniej. Europa Zachodnia wyciągnęła z tego wnioski, szczególnie z tej fali zamachów. Znaczy, panie ministrze, nie do końca wyciągnęła wnioski, bo ile na przykład Niemcy mówią teraz twardo, że nie chcą żadnych migrantów, że ta propozycja kanclerz Merkel Willkommen już jest nieaktualna, o tyle słychać w Unii Europejskiej głosy, że polityka azylowa Unii Europejskiej jest po prostu zła. Te głosy oczywiście słychać z różnych kierunków, ale ja chciałbym powiedzieć, że państwa Unii Europejskiej nie są jednolite. Wszędzie jest lewica, prawica, centrum. No oczywiście lewica, tak samo w Polsce, mówi, że ta polityka jest zła. Otwórzmy, zbudujmy większe ośrodki, przyjmijmy tych ludzi, a później się sprawdzi, kim oni są. No tak proponowała posłanka Platformy Obywatelskiej. Takie niedorzeczne propozycje także zdarzają się na Zachodzie. Ja chciałbym podkreślić, że wszędzie tam, gdzie jest duże skupiska migrantów, tam wygrywają partie lewicowe i one mają w tym taki zwykły, prosty polityczny interes, żeby tych migrantów do siebie znaczy ściągać jako osoby, które po uzyskaniu prawa pobytu, praw obywatelskich później głosują na partie lewicowe, które pewną ocenie no, tych środowisk migranckich osłabiają partie narodowe i taką jak gdyby politykę narodową państwa. Także to nie jest nic dziwnego i ta polityka, te szaleństwo lewicowe na Zachodzie, oczywiście słychać głosy, ale wydaje się, że tam, gdzie jest jakiś rozsądny rząd, tam ta polityka migracyjna jest już rozsądniejsza. Chciałbym podkreślić, że w tej chwili no, Polskę popierają wszystkie kraje Unii Europejskiej w tym kryzysie granicznym, który jest z Białorusią. Już wiemy jednolite, spójne wsparcie. Panie ministrze, przywołał pan rok 2015, ja jeszcze dołożę rok 2016, czyli do tych wydarzeń historycznych na moment się tylko odniosę i będziemy mówili o teraźniejszości. I nie jest to polityka fiction w żaden sposób, ani nic, co z fikcją miałoby cokolwiek wspólnego. Na tamten czas była taka moda, czy też taki trend polityczny, żeby przyjmować solidarnie, choć obowiązkowo. Jeżeli byśmy tej solidarności nie dochowali, wówczas miałyby być na nas nakładane kary. Jak pan sobie wyobraża, no wtedy wówczas to Cezary Tomczyk, taki mądry był rzecznik rządu, to był uprzejmy powiedzieć, że jesteśmy jako kraj przygotowani na przyjęcie każdej liczby migrantów. Każdej. I co by się z tymi ludźmi stało? Oni też by trafili do takiego ośrodka, jak ten, o którym pan opowiadał przed momentem? Znaczy, oni by trafili do takich ośrodków, gdzie prowadzilibyśmy postępowanie azylowe, ale jak rozumiem, zasadą tamtej sytuacji było to, że te azyle zostałyby tym osobom udzielone. Czyli ja przypomnę słuchaczom, że wówczas zadeklarowano, że przyjmiemy 7 tysięcy osób, które w sposób nielegalny trafiły przez Bałkany czy Półwysep Apeliński do Europy. Te zobowiązania podjął rząd Platformy Obywatelskiej pani Ewy
Kopacz. I wówczas rzeczywiście politycy Platformy mówili, to jest nic, to jest w ogóle żaden problem, my możemy każdą ilość migrantów przyjąć, jesteśmy na to przygotowani. Przypomnę, że każdy wójt, każdy burmistrz, każdy prezydent miasta otrzymał od swojego wojewody wówczas pismo, w którym się pytano, ile mieszkań może przeznaczyć na potrzeby migrantów. Tak, tak, tak. To nawet w małych miejscowościach w Polsce powiatowej i gminnej takie listy przychodziły od wojewodów, żeby określić, ile mieszkań może włodarz przeznaczyć na potrzeby migrantów. I ta oczywiście polityka została skompromitowana dzięki temu, że w Polsce nastąpiła zmiana władzy. My żeśmy tych obowiązkowych kwot migrantów, tak to się wówczas mówiło, nie przyjęli. Rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił tamę i razem z Węgrami doprowadził do sytuacji, że te obowiązkowe przyjęcie migrantów zostały unieważnione. Znaczy nie doprowadziliśmy do tego, zablokowaliśmy to. To był jeden z ważnych sukcesów, ważniejszych sukcesów polskiego rządu, ale także doprowadziło to do pewnej zmiany świadomości w Europie Zachodniej. Te wszystkie zamachy terrorystyczne w tym czasie. Ja bym chciał się do naszej świadomości krajowej odwołać, bo to jest chyba najważniejsze. Polityk może powiedzieć wszystko, nie zawsze mając świadomość tego, co mówi. No taka jest akurat ta zaleta polityków naszych krajowych. My wówczas nie byliśmy przygotowani na przyjęcie chociażby w ośrodkach tych azylowych naraz od razu 600 osób. Nie byliśmy przygotowani. No właśnie. Oczywiście politycy tak mówili, bo politycy Platformy Obywatelskiej no w jakiś taki ogromny sposób no mają chyba jakiś kompleks Unii Europejskiej, bo wszystko, co powie Unia, to oni nawet nie przeanalizują tego, tylko przyjmują i bronią tego jak niepodległości. Nawet jeżeli są to rzeczy szkodliwe dla Polski. Gdyby to jest takie przyjmowanie w ciemno wszystkiego, co mówi Unia, co proponuje Unia. Ja uważam, że jest to wynik jakiegoś takiego potężnego kompleksu, które to środowisko ma. Ja zupełnie tego nie rozumiem. My powinniśmy interesować się interesem, znaczy kierować się interesem polskiej racji stanu i przyjmować te rzeczy, które są dla Polski korzystne i sprzeciwiać się tym rzeczom, które są dla Polski niekorzystne. W środowisku Platformy Obywatelskiej takiej sytuacji nie ma. Być może dlatego, że ich przywódca Donald Tusk w 2014 roku, kiedy ta sytuacja w Polsce była dosyć trudna, uciekł do Brukseli i tam uzyskał dobrze płatne stanowisko. Być może też dlatego, co robili. Także ta podległość wobec polityki unijnej w taki sposób zupełny. Przywołany przez pana Donald Tusk, wówczas przewodniczący Rady Europejskiej, mówił, że każde z państw ma prawo do prowadzenia własnej polityki, ale Solidarność Europejska nakazuje nakładanie kar na te państwa. Przypominamy sobie, oczywiście nie doszło do nałożenia żadnych kar i Solidarność Europejska, czyli krajów, które sprzeciwiają się pewnemu dyktatowi w Unii Europejskiej, tych krajów najsilniejszych, no doprowadziło do tego, że te kary nie zostały nałożone, pomimo ogromnej woli Donalda Tuska doprowadzenia do takiej sytuacji, żeby i Polska płaciła te kary. Panie ministrze, nie wiem, ile w tym jest prawda, ale rozmawiam z mundurowymi, to już szeroko rozumianymi, nie tylko strażnikami granicznymi, nie tylko wojskowymi, nie tylko również i strażakami, którzy na granicy się pojawiają. I też słyszę o odruchach w sercach, czy o potrzebie chwili, na przykład strażacy finansowo organizują się i organizują zakupy dla ludzi, którzy są na granicy. Natomiast słyszę o tym, że żołnierze generalnie, którzy pojechali na granicę powiedzmy na tydzień, dwa tygodnie, czy nawet na trzy tygodnie strzec polskich granic z różnych części Polski, będą wracać do domów czy do swoich jednostek dopiero po 6 stycznia. Ja powiem tak, no, służby mundurowe są na granicy tak długo, jak to potrzebuje sytuacja. Nie znam tej informacji, o której mówił pan redaktor. Pewno należałoby się zapytać o to Ministerstwo Obrony Narodowej. No oczywiście wydaje się, że przełożeni dbają, żeby były zmiany i żeby były te składy luzowane. Chciałbym podkreślić tak, że rzeczywiście widzimy ogromne odruchy serca. Widzimy mnóstwo na Podlasiu, na Lubelszczyźnie domów pobliżu granicy, w której są wywieszone biało-czerwone flagi. Widzimy naprawdę mnóstwo ciepłych, sympatycznych gestów mieszkańców wobec żołnierzy, wobec strażników granicznych, wobec policjantów. Ja jestem zbudowany, jak duże morale jest, jak wysokie morale jest na granicy. Taki przypadek
wczorajszego dnia w okolicach Czeremchy, w okolicach Mielnika doszło do próby forsowania. Duża grupa agresywna przy udziale służb białoruskich, już oczywiście po zapadnięciu zmroku, bo w tej chwili taką mają taktykę działania. Ranny kamieniem został jeden z żołnierzy, został przewieziony na SOR do szpitala, żeby go opatrzyć. Natychmiast po opatrzeniu zażądał, żeby wrócić z powrotem na granicę, bo on musi pomóc swoim kolegom. No to są po prostu świadectwa świadczące o niezwykle wysokim morale i jakby takiej pełnej świadomości obrony swojej ojczyzny, swoich najbliższych, swoich rodzin, że stoją po prostu murem na granicy. I szanowni państwo, to hasło murem za polskim mundurem naprawdę buduje ogromnie wysokie morale wśród naszych funkcjonariuszy. Ja jestem tym niezwykle zbudowany. Tabloidy. Tabloidy, a więc te gazety kolorowe, które się ukazują, które generalnie powinny szukać, a właściwie szukają sensacji, niejednokrotnie taniej sensacji. Mam przed sobą Super Express i powiem szczerze, tabloid, który jest lekki, powiedzmy, łatwy, przyjemny, jednocześnie żywiący się niejednokrotnie nieszczęściem, czy też tanią sensacją, idzie na przekór chociażby przekazowi pewnej stacji telewizyjnej, ponieważ w odróżnieniu od tej przywołanej stacji telewizyjnej, tutaj Super Express pisze wprost. Byliśmy na granicy, Super Express rozmawiał z mieszkańcami przygranicznych miejscowości, z wojskiem czujemy się bezpiecznie. Oczywiście, że tak. To zrozumiałe, że mundur polskiego żołnierza, polskiego policjanta czy strażnika granicznego no powoduje poczucie bezpieczeństwa. I takie jest zadanie tych ludzi, żeby budować duże poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców przygranicznych terenów. Także oczywiście, bo oprócz ochrony samej linii granicy, myślę, że ci ludzie bardzo dobrze realizują te zadania i tak ma być. Mieszkańcy terenów przygranicznych, pomimo tej wojny hybrydowej, którą nam wydał Łukaszenko, pomimo działań na granicy, muszą czuć się bezpiecznie i cieszę się, że ten mundur zapewnia im bezpieczeństwo. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za te ogromne odruchy serca. Strażnicy graniczni, żołnierze, policjanci otrzymują masę rysunków dziecięcych, które w tym dekorują swoje miejsca, gdzie stacjonują koszary, placówki, właśnie pod hasłem murem za polskim mundurem. To są naprawdę rzeczy, które budują, sprawiają im ogromną radość. No naprawdę, jestem pod ogromnym wrażeniem takiego odruchu społecznego wobec polskich mundurowych. To jeszcze odruch społeczny na podstawie sondaży Rzeczpospolita 2 publikuje. Sondaże zlecone przez Rzeczpospolitą, przygotowane przez firmę Ibris. W ostatnim czasie polskie służby odpierały wspierane przez białoruskie władze ataki migrantów, którzy usiłowali sforsować granice. Te wydarzenia. 67,9% odpowiada, są zagrożeniem dla całej Europy. 63% są zagrożeniem dla polskiego państwa. 51,3% są zagrożeniem dla uchodźców. Są zagrożeniem dla mnie i mojej rodziny. 34,9%. Żadne z powyższe 9,8%. Ale teraz konkludując, kolejny sondaż niejako odpowiadający na ten poprzedni. Jak rozwiązać kryzys na granicy? 29,7. Strona polska powinna przepuścić migrantów, otworzyć dla nich obozy i rozpocząć wobec nich procedury azylowe. 11,4% nie wie. 12,3% Niemcy i inne państwa europejskie powinny się zgodzić na przyjęcie migrantów. No i wreszcie najwyższa liczba, 46,6. Nikogo nie powinniśmy przepuszczać, migrantami powinna się zająć Białoruś, Unia powinna rozpocząć rozmowy z Łukaszenką. No, gdybym miał skomentować ten sondaż, zacznijmy od ostatniego, to ja rzeczywiście byłbym w tej ostatniej grupie wśród większości Polaków, tych 46%, i też bym zaznaczył taką odpowiedź, bo taka odpowiedź jest w mojej ocenie najrozsądniejsza. Nie możemy dać się ulec presji Łukaszenki. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której on zobaczy, że jego działania przyniosą wymierny skutek. Że dla Łukaszenki złamaliśmy swoje przepisy graniczne, złamaliśmy przepisy graniczne strefy Schengen i wpuściliśmy ludzi, żeby tutaj ich zamknąć w ośrodkach i zacząć pracować nad ich prawami azylowymi. No ja oczywiście myślę, że gdyby ten sondaż był zrobiony po wydarzeniach w Wędrzynie, po tym buncie i zdemolowaniu ośrodka, pewno mniejsza grupa Polaków byłaby skłonna poprzeć takie rozwiązanie, że trzeba ich wpuścić, zamknąć w ośrodkach. No, ja przypomnę, że te ośrodki są za pieniądze podatników prowadzone i
to wszystko, co oni tam demolowali, to obciąża polskiego podatnika. Panie ministrze, pan delikatnie sugerował, że dochodzi do deeskalacji konfliktu na granicy. Natomiast prezydent Andrzej Duda chociażby wczoraj w rozmowach z Jensem Stoltenbergiem, szefem Paktu Północnoatlantyckiego, sekretarzem generalnym NATO, mówi, że ta sytuacja jest sytuacją niestety rozwojową i że za chwileczkę sposobem na zdobywanie tej granicy czy tworzenie tego konfliktu na granicy będzie ściąganie mieszkańców Afganistanu. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że Aleksander Łukaszenko znalazł sposób na zaabsorbowanie uwagi Unii Europejskiej i w jaki sposób zarabiać pieniądze na ludziach, którzy chcą poprawić swój byt i ściągać od nich za to haracz. I myślę, że rzeczywiście ta sytuacja jest rozwojowa na przykład na wiosnę. Dlatego też podejmujemy wszelkie działania w tym kierunku, żeby się zabezpieczyć się na trwałe. I chciałem podkreślić, że ogromne znaczenie w tym kryzysie na granicy białoruskiej miały umocnienia na granicy, które zrobiło Wojsko Polskie. Te tymczasowe umocnienia. Gdyby nie te tymczasowe umocnienia, no byłoby nam 100 razy trudniej pracować na granicy strażnikom, żołnierzom, policjantom. Ale przypomnę, że obóz rządzący przedstawił do Sejmu ustawę, która nakazuje finansować budowę zapory na granicy. Przeciwko tej zaporze były takie partie. Takie partie jak Platforma Obywatelska, tudzież Lewica czy Szymon Hołownia, natomiast PSL było za. I za moment przedstawiciel PSL-u będzie państwa i moim gościem. Maciej Wąsik, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, dziękuję panu. 29 minut po godzinie 7.